6 marca piłkarze wągrowieckiej Nielby zagrali na wyjeździe mecz sparingowy z Obrą Kościan. W 29 minucie Nielbiści objęli prowadzenie po bramce Łukasza Jasińskiego. Na początku drugiej połowy bramkarza gospodarzy przelobował Michał Goliński. Trzeciego gola dla podopiecznych Marka Kamińskiego zdobył zawodnik testowany po podaniu od Błażeja Nowaka. Kilka minut później Nowak podwyższył prowadzenie na 4-0. Zawodnicy Obry Kościan zdobyli honorowego gola po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Piłkarze z Wągrowca mogli strzelić 5. gola z rzutu karnego podyktowanego po zagraniu ręką w polu karnym. Jednak strzał Pawła Nawrockiego obronił bramkarz. Mecz zakończył się wygraną Nielby 4-1. Dzisiejszy mecz to taka dla nas przede wszystkim jednostka treningowa na naturalnej trawie. Pierwszy mecz, który mieliśmy okazję zagrać na naturalnej nawierzchni, było to widać przez pierwsze 10, nawet 15 minut, że musieliśmy spróbować opanować piłkę, która troszeczkę inaczej się odbija, inaczej się trochę poruszać, poustawiać, ale z biegiem czasu to coraz fajniej wyglądało. Wynik, myślę, że odzwierciedla te wydarzenia na boisku, które były. Niedokładności w miarę upływu było coraz mniej, ale wniosek mamy taki, że na pewno musimy zagrać jeszcze jeden mecz, koniecznie na naturalnej trawie przed ligą, bo były pewne kłopoty. W sobotę 9 marca piłkarze Nielby zagrają mecz sparingowy ze Świtem Piotrowo.